Jestem w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i poruszam się zielonym szlakiem. Doszedłem do takiej, nie wiem, tutaj jest taka chatka na odpoczynek, można tak to nazwać, taka mała altanka ze stołem i ławkami. Tutaj mamy takie coś, no nie wiem, taka drabinka, że sobie przejść, powiedzmy, można nawet tam dalej się podciągnąć czy coś. Jeszcze tutaj mam oprócz tego, tutaj wiadomo, palili sobie ktoś ognisko, sobie ustawił ławkę, żeby sobie usiąść. No tutaj mamy, o, śmietnik, znak nie zaświecaj terenu. O, tutaj na rowery w sumie można sobie postawić. No i tutaj tak samo ławki, ktoś robił ognisko. A tutaj kiedyś tak właściwie były stawy. Tutaj nie wiem, czy widać. Tutaj kiedyś był staw, jakieś takie jeziorko. No ale już niestety wszystko wyschło. Przeszedłem na żółty szlak. Znowu wracam na zielony szlak przy lesie, który zdążyliście już zauważyć, tym torfowym, gdzie są te brzozy. Mamy tutaj grób oraz kapliczkę. Idąc
idąc tą ścieżką na poboczu znalazłem jemioły. Tutaj mamy taką altankę po drodze. To jest cały czas czerwona trasa. No i trzy ławki, dwa śmietniki, a także plan ścieżki biegowej. Tutaj wszystkie...